Zaufał teraz asystentowi Markus Merk. Był blisko całej sytuacji, jego asystent faulu nie widział. Chciał wymusić faul Dąbrota. Chciał wymusić, była to dynamiczna akcja, jakby runął na murawę, było obok niego dwóch piłkarzy Milanu, ale myślę, że nie było faulu. Ofiarna interwencja Montero. Okazuje się taki Nardi. Birindelli. Rzadko oglądamy Birindellego w akcjach ofensywnych. Teraz ruszył lewy obrońca. No i proszę. I tym razem nie odgwizdał faulu Markus Merk. Szewczenko. Teraz popełnił błąd. Zahaczony został Birindelli. Ta piłka poleciała dalej. Zambrotta. Taki Nardi. Taki Nardi, Del Piero. Był Zalajeta. Kaładze. Rui Costa. Seedorf. Niedokładnie Holender, ale znów Gattuso. Świetnie, dynamicznie. Gattuso zbiega do lewego skrzydła. Już pokazuje się Serginio. Gattuso. Serginio. Serginio Inzaghi. Znów nie sięgnął piłki. Polowanie snajpera, tak można określić. Jak na razie no nie ma szczęścia w tym polowaniu na bramkę w finale Ligi Mistrzów. I teraz decyzja o zmianie, a więc jednak Manuel Rui Costa opuszcza boisko, w jego miejsce Massimo Ambrosini. Wcześniej zdjął Pirlo, teraz zdejmuje Rui Costa Carlo Ancelotti. Ma w tej chwili w środku pola wojowników, ale tylko jeden z nich ma szansę na przebłyski wirtuozerii, to Clarence Seedorf. Tych dwóch playmakerów rozgrywających, z tym, że jeden z nich ustawiony w roli takiego defensywnego rozgrywającego, oni już oglądają ten mecz z ławki rezerwowych. Myślę, że nie grali źle, że ta zmiana nie jest, te zmiany nie są podyktowane jakby słabą postawą Pirlo czy Rui Costy. Natomiast uznał, że warto postawić na innych piłkarzy. Oni udowodnili swoją formę w Rzymie wobec 80-tysięcznej publiczności, wielkich gwiazd w składzie Romy na czele z Tottim. Tam brylowali Ambrosini i Serginio, jakby chce im dać szansę pokazania się w tym najważniejszym meczu sezonu. Carlo Ancelotti wierzy, że to oni mogą zmienić obraz gry, przede wszystkim rezultat tego spotkania. To też taki akt demonstracji pewnej filozofii i myśli o tym spotkaniu Carlo Ancelottiego, ewentualnie o końcówce bądź dogrywce, że to już w tej chwili mniej wszystko rozstrzygnie się w kategorii piłkarskiego geniuszu, a bardziej w kategorii walki fizycznej, walki na wyniszczenie. Oczywiście, walki, biegania, zdecydowania jakby. Ambrosini i Seedorf. Maldini. Ruszył lewą stroną boiska. Kaładze, Paolo Maldini i Massimo Ambrosini. Jest Roque Junior. Roque Junior. Inzaghi. Przy nim Montero. Inzaghi. Ale świetnie podwajają. Potrają krycie już tam. Osaczony przez trzech zawodników Juventusu Turyn. Pippo Inzaghi. Nesta. Ważna akcja w tym meczu Alessandro Nesta. Oddalił grę od własnego pola karnego. Dał trochę spokoju Didzie. Wywalczył rzut wolny i za chwilę po tym stałym fragmencie gry kolejna szansa piłkarzy z San Siro. Staranowany Nesta przez Conte. Nie zezwala jednak na wejście klubowemu lekarzowi Milanu Markus Merk. Dentysta z Kaiserslautern. Świetny, dobry znajomy Stefana Majewskiego. Ustawia partnerów Buffon. Rozpoczęła się 90. minuta meczu. Clarence Seedorf. Czyżby teraz? Bardzo złe dośrodkowanie Holendra. Przychował się, myślał o tym, jak kopnąć piłkę w pole karne. Czy na pierwszy, czy na drugi. Za dużo myślał. I nic z tego nie wyszło. Za dużo myślał w tej końcówce spotkania. Myślał, że to będzie jego życiowa akcja. No.
Buffon. Nesta. Roque Junior. Ambrosini. Inzaghi. Jest Zeedorf. Z lewej strony pokazuje się Serginho. Czeka jeszcze z podaniem Zeedorf. Ładnie to zrobił Zeedorf. Świetna akcja Holendra. Chciał się zrehabilitować. To uczynił, ale nie jest łatwo pokonać Gianluigi Buffona. To jest gigant. To jest gigant Gianluigi Buffon. To jest bramkarz, który uosabia potęgę po prostu. Jest w stanie wybronić niezwykłe piłki. To udowodnił w tym meczu. Zeedorf, no mądrze, szukał prostego rozwiązania. Przebić się w pobliże bramki Buffona i oddać uderzenie. To się udało. No, nie udało się zaskoczyć Buffonu. Krytycy Calcio już uśmiechają się ironicznie pod nosem. 30 sekund do końca regulaminowego czasu gry, bo Markus Merk przedłużył tę drugą połowę dokładnie o minutę, z której upłynęło już 40 sekund. Massimo Ambrosini, Takinardi, Trezeguet, Zambrotta. Dobra interwencja Maldiniego. Proszę Państwa, gwizdek Markusa Merka, ale ten mecz się jeszcze nie skończył. Te emocje trwać będą dalej. Zapowiada się pasjonująca dogrywka, chociaż muszę przyznać, że druga połowa spotkania troszeczkę słabsza niż pierwsza. Ta odwaga Milanu w pierwszej połowie była taka jak należy. Juventus jakby cofnięty. W drugiej połowie Juventus chciał się zrehabilitować, dobrze zaczął. Ale poza tą sytuacją Antonio Conte nie było aż tak czytelnych sytuacji. Można powiedzieć, że właśnie krytycy Calcio mogą mówić, że dzisiaj brakowało i bramek, i nawet sytuacji podbramkowych z obu stron. Patrzę na statystyki. 8 strzałów niecelnych piłkarzy Milanu przy 5 Juventusu. 2 strzały światło bramki zawodników Lippiego przy 5 strzałach podopiecznych Carlo Ancelottiego. Częściej faulują gracze Juventusu. Jeśli chodzi o rzuty rożne, zdecydowanie częściej ten element wykonywany przez piłkarzy Milanu. 11-4. Czterokrotnie w pułapki offside'owe złapani napastnicy Milanu, no ale tak grają i Szewczenko, i zwłaszcza Pippo Inzaghi. Raz na spalonego złapany napastnik Juventusu. 46-54 posiadanie piłki, biorąc pod uwagę, że gospodarzem tego spotkania jest Juventus Turyn. No, te wszystkie jednak, Roman, statystyki przestają się liczyć, bo za chwilę ten mecz rozpocznie się na nowo, rozpocznie się raz jeszcze. Tak jest, zasada srebrnej bramki, dogrywka dwa razy po 15 minut, no ale jeśli padnie gol i zakończy się, dla której z drużyn zakończy się pierwsza część dogrywki, to zakończy się spotkanie. Carlo Ancelotti wydaje uwagi, poucza Ambrosiniego, poucza innych piłkarzy. No, rola trenera już w tym momencie, no cóż, na pewno to nie jest tak, że nie mają nic do powiedzenia, no ale myślę, że niewiele, że to wszystko jest w głowach, w nogach piłkarzy. Zmęczenie, dochodzi zmęczenie i niezwykła presja tego spotkania. Proszę Państwa, ciekawi jesteśmy filozofii obydwu trenerów. Jak zagrają w tej dogrywce? Trudno powiedzieć, że od początku tego meczu nastawili się na catenaccio, na grę na 0-0, na liczenie na błąd przeciwnika. Nie, zaczęli tak nie było. Bardzo odważnie. Natomiast w tej chwili będą sobie zdawać sprawę, że każde ryzyko, każda akcja obrońcy czy też defensywnego pomocnika może oznaczać za chwilę dziurę, może oznaczać lukę, a w konsekwencji może oznaczać stratę bramki. Poderwali się kibice Milanu, jakby spokojniejsi kibice Juventusu w trakcie tej przerwy przed dogrywką. Czy to jakiś znak, czy to jakiś symbol? Proszę Państwa, za chwilę dogrywka, usłyszymy się za kilka minut.